zbiorach Muzeum Warszawy znajdziemy zdjęcie panoramy Pragi sprzed 150 lat. Wykonał je Konrad Brandel. Wspiął się wówczas na rusztowanie zbudowane wokół wieży Zamku Królewskiego. Uchwycił mnóstwo szczegółów, pomimo tego, że była duża odległość oraz pomimo faktu, że nie dysponował taką technologią, jaką my dziś. Widoczna na zdjęciu Praga ma charakter małomiasteczkowy. Została uchwycona tuż przed dużym boomem inwestycyjnym. Była jak przyczajony tygrys. Za 30 lat w panoramie pojawi się mnóstwo kamienic i liczne kominy fabryczne. Wraz z zabudową pojawią się także architektoniczne i społeczne kontrasty. Zabawne jest to, że te wyróżniające się na zdjęciu wielkością budynki staną się niewielkimi budyneczkami. Wykadrowane i powiększone zdjęcie Brandla prezentujemy na wystawie w muzeum. Warto mu się przyjrzeć i porównać ze współczesnymi satelitarnymi zdjęciami tej części miasta. Jestem ciekaw, czy rozpoznacie znajome miejsca.